To nie wandalizm, to już zbrodnia. Tak o podpalonej w Głuchołazach pasiece mówią pszczelarze. Straty szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Spalone zostały pszczoły i domek pasieczny z wyposażeniem. Na miejscu był Henryk Wawer. Na tej rodzinnej pasiece za miastem nic złego nie działo się przez ponad 50 lat. Jednak pszczelarka, która postanowiła kontynuować rodzinną tradycję po śmierci siostry, dzisiaj przeżywa dramat. W tej chwili jesteśmy świadkami zgorzeliny, która pozostała po podpaleniu. Jest to już drugie podpalenie. W ubiegłym roku też miało miejsce. W miesiącu chyba kwietniu, marcu. Po czym jeszcze wtedy gospodarowała moja siostra, która 2 czerwca zmarła. Wspólnymi siłami odratowaliśmy wszystko, co pozostało. Do pożaru pasieki doszło nad ranem. Przed całkowitym zniszczeniem uratowali ją policjanci. Pierwsza reakcja to właśnie była policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nysie. Oni patrolowali ulicę powiatu i to oni zauważyli ten pożar, powiadomili natychmiast strażaków. Dla pszczelarzy takie wydarzenia są niezrozumiałe. Okradanie pasiek, niszczenie rodzin pszczelich w rejonie Głuchołaz to już niestety codzienność. Mam pasiekę 100 metrów od tej spalonej pasieki i byłem świadkiem poprzedniego spalenia, jak też dwóch kradzieży, prawda, które miały miejsce u mnie na pasiece, jak i tutaj. Dlatego uważam, że to jest wielka tragedia dla pszczelarki. To, co wydarzyło się na tej pasiece, jest olbrzymią tragedią. Generalnie nie mieści się w jakichkolwiek ludzkich odczuciach, w jakimkolwiek takim normalno-ludzkim postrzeganiu rzeczywistości. Na razie policja szuka sprawcy. No i właśnie temu ma służyć nasze dochodzenie, zebrane na miejscu ślady i dowody. One będą teraz analizowane i wszystko zmierza do tego, żeby odtworzyć te ostatnie chwile przed tym pożarem, czyli odpowiedzieć po prostu na pytanie, jak do tego doszło. Ostatnio w powiecie prudnickim paliły się bale słomy. Zatrzymano 3 sprawców podpalenia w okolicy Słomu na polu. Czy uda się znaleźć niszczyciela pasiek? Na razie to pytanie pozostaje bez odpowiedzi.